I kolejny gość zasiadł przy mikrofonie u nas w Radio Kultura. Proszę się przedstawić naszym słuchaczom. Bożena Bednarek-Michalska, ja jestem wicedyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ale przyjechałam na tą debatę jako przewodnicząca Koalicji Otwartej Edukacji. To może sztandarowe pytanie, które tutaj dzisiaj zapewne padnie wielokrotnie. Czy potrzebne są domy kultury? Czy potrzebne są ośrodki kultury, centra kultury? Wie pani co, ja przyjechałam tutaj zadać takie trochę prowokacyjne pytania. Raczej o to, czy one w ogóle muszą być, te centra kultury, dlatego że to wszystko się tak w tej chwili dynamicznie zmienia. Jak ja patrzę na to, co dzieje się w sieci, jak fantastyczne zupełnie zdarzenia są w sieci i jak młodzi ludzie partycypują w tych wydarzeniach sieciowych, to się zastanawiam, czy oni jeszcze znajdują czas i mają chęć pójść do tych naszych domów kultury. Na pewno chodzą do takich miejsc, które są dla nich ważne i zaczarowane, bo tam ich można spotkać. Ale czy to są domy kultury, to ja nie mam pewności. Wydaje mi się, że niektóre domy kultury omijają szerokim łukiem. I ja chcę zadać pytanie, jak te współczesne centra kultury, które istnieją w Polsce, jak one mogą konkurować z siecią, z tym bogactwem sieci, gdzie cały świat kulturalny się i promuje, a nie tylko promuje, jakby tworzy nowe zdarzenia kulturalne. To wszystko prawda, ale kultura to też dialog, to też spotkanie z drugim człowiekiem, to rozmowa face to face, więc tutaj może problem polega na tym, że te ośrodki kultury, te centra kultury po prostu powinny się zmieniać, powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, ale nie tylko, bo przecież również seniorów mamy w tych wszystkich społecznościach. Internet nie zawsze daje taki komfort spotkania z drugim człowiekiem. Ale internet daje wolność, daje niesamowitą wolność w tym sensie, że wypowiadanie się w sieci jest dużo prostsze, łatwiejsze i wydaje mi się chwilami bardziej szczere wtedy nawet, kiedy ludzie nie chcą się identyfikować, pokazywać kim są, a mogą się wypowiedzieć. I te centra kultury nasze, one mi się wydają zbyt zamknięte, to znaczy gdyby one były otwarte, ale w dosłownym sensie. Ja nie mówię tylko o tym, żeby miały zawsze otwarte drzwi, żeby nie miały ścian, ale żeby mentalnie ludzie, którzy tam pracują, byli otwarci na drugiego człowieka, to znaczy, żeby te regulaminy nie zaczynały się od tego, zakazuje się, nie pozwala się, ale wręcz przeciwnie, żeby regulamin nie nazywał się regulamin, tylko nie wiem, zasady w naszym domu kultury, czy tam centrum kultury i zaczynały się od zdania wolno ci wszystko. Dom kultury jest twój, rób w nim co chcesz, artykułuj to, co chcesz artykułować. Tak? A ta osoba, która zarządza, ona tylko ma być tam po to, żeby ten budynek tam był, albo żeby, no rozumie pani, chodzi o to, że one są zbyt zamknięte, a sieć jest otwarta, sieć daje wolność. No ale jest szansa, że one się otworzą, zmienia się podejście do kultury, dużo się o niej rozmawia, te centra kultury również zupełnie zmieniają swoje oblicze, choćby jak tutaj to nasze centrum w Bydgoszczy, które jest zupełnie innym centrum niż dawny miejski ośrodek kultury, bo internet oczywiście jest bardzo ważny, jest doskonałym medium informacji, ale żeby zrobić coś dla społeczności lokalnej, dla miasta, no to trzeba się już jednak spotkać, trzeba wspólnie popracować i wtedy te centra zupełnie zdają egzamin, bo to jest miejsce, które właśnie ma skupiać, które ma przyciągać do siebie ludzi. Wie pani co, no jeżeli rzeczywiście w miastach, bo w miastach, w wielu miastach pojawiają się takie fajne, otwarte inicjatywy, w Łodzi, we Wrocławiu, także w Bydgoszczy, w Toruniu, ale te inicjatywy, one muszą rzeczywiście być bardzo otwarte, czyli jakby one chyba, tak sądzę, powinny wchodzić w tę przestrzeń, która już jest przez jakąś grupę społeczną zaadoptowana, polubiona, i której się dobrze czują, w której nie czują, że przychodzą do jakiegoś obcego budynku. I że są intruzami. Dokładnie, dokładnie. I jeżeli taka przestrzeń jest w mieście, albo taką przestrzeń gdzieś, ja nie wiem właśnie na czym, to jest trudne bardzo, dlatego że my jesteśmy jednak zakorzenieni w tej europejskiej, tradycyjnej kulturze, która od wieków jakby funkcjonuje tak, jak funkcjonowała, to w muzeach, a to w bibliotekach, prawda, w takich miejscach, teatrach, które były zawsze zamknięte. Chyba najszybciej wyszły na ulicę do ludzi teatry. Prawda? Tak, z pewnością. Teatry, bo one już od wielu lat wychodzą. Wspaniałe teatry amerykańskie, które nawet zakładały w 60-tych latach komuny i spotykały się z ludźmi tam, gdzie ci ludzie byli. W przestrzeni lasów, w przestrzeni jakiejś farmy, prawda? I u nas w latach 70-tych, kiedy był ten festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu, tam były tłumy.
tam były tłumy, bo tam przyjeżdżali, tak jak na Woodstock przyjeżdżali ludzie, którzy wiedzieli, że to jest ich przestrzeń, że oni w niej znajdą jakiś ważny sens, jakąś ważną wypowiedź, która wypełni ich życie. Mhm. I takie inicjatywy, one na pewno będą miały przyszłość. Ale takie podejście do kultury, właśnie otwartość i wychodzenie do odbiorcy, bardzo często cechuje działalność różnego rodzaju fundacji, NGO-sów. Tak. I te organizacje, tak, one mają przestrzeń na przykład u nas w naszym Miejskim Centrum Kultury. Zgadza Tutaj się. Jest przestrzeń do działania i to jest światełko w tunelu, że można zmienić status, można zmienić formę działalności i właśnie poprzez umożliwienie działalności tym, że fundacjom i organizacjom, wyjście przez to do odbiorcy. Absolutnie się z tym zgadzam, bo uważam, że te organizacje pozarządowe, które w Polsce powstały w latach 90. i teraz powstają, są fantastyczne absolutnie. Takie nawet fajne nazwy miały, Zmiana Benz, prawda? Oczywiście. Albo Klub Kultury, Tektura. No, to są fantastyczne nazwy, które no, świetnie się kojarzą, są na luzie jakimś A już takim. Informują o zmianie, że, tak już, jest, że tak jest, już jest to tak jest. Inne podejście, nie ja tylko Ja do takiego kulturowe. Domu kultury Tektura chętnie bym poszła, tak? Bo by mnie zaciekawiło, a co tam w tej Tekturze jest? Albo Fabryka Trzciny w Warszawie, gdzie są świetne imprezy w halach otwartych, gdzie każdy może przyjść, gdzie nikogo się nie wyrzuci i gdzie każdy może się poczuć. Wie pani, co też jest istotne? Takie przełamywanie barier między pokoleniami. Bo jak się pójdzie do takich klubów jak Fabryka Trzciny, to tam chodzą bardzo młodzi ludzie i bardzo starzy ludzie. Znaczy bardzo starzy. No, stary się wiekiem. Ale którzy też czują tą taką kulturę nieformalną, którzy świetnie się w przestrzeni takiej no nieoficjalnej znajdują, prawda? I takie przestrzenie jak w mieście są, one powstają oddolnie. I one powstają oddolnie, jakby obok tych oficjalnych centrów. Jeśli ludzie pracujący w tych oficjalnych centrach potrafią się dogadać z tą drugą jakby warstwą kultury, no to wtedy jest fantastycznie. Właśnie tak i chyba do tego wszyscy zmierzamy, a na pewno będzie o tym tutaj debata i dyskusja na dole. Bardzo dziękuję pani dziękuję za również. Rozmowę i za wizytę u nas dziękuję. W studiu. Dziękuję pięknie.